Witam bardzo serdecznie, z tej strony Weziak. Dzisiaj zajmiemy się budową magazynu. Jest mi on potrzebny, bo mam lekki syf, nie mam życia tego układać. Pod spodem właśnie się zastanawiam, czy to zrobić moja formiarka expa, ale nie będę go robił pod spodem, chcę wybudować go obok. Zrobiłem już tutaj mały zarys. Byłem w Endzie, trochę kopałem, właśnie nie wiem, nie przypominam sobie, w sumie dawno to się nie grałem. Czy posiadam jakieś przedmioty z Enda, ale z tego co widzę, pierwsze co będę musiał zrobić, to tak, nie byłem jednak. Pierwsze co będę musiał się zająć, to pójście do Endu. Widzę, że jest trochę pillagerów, więc miłą chęcią zrobię sobie rajdy, dawno go nie było. Lecę do wieży villagerów, hokerów, nie wiem czy my ich nazywają hokerzy, ale coś mi się skojarzyło. Polecę najwyżej zaraz do tej wieży i tam nabiję Batomen dwójeczkę albo trójeczkę i zmierzymy się z nimi, zobaczymy jakie to jest potężne. Niestety mam tylko 18 fajerwerek, ale myślę, że to wystarczy, żeby tam dolecieć. Postanowiłem, że pokażę, założyłem, że pokażę wam jak wygląda, o jest, moja mapa z góry. Nie. A w ogóle przecież mam mini mapkę. Mieszkam akurat na takiej dużej wyspie. Wcześniej już trochę latałem, po prostu testowałem Elytrę. Pierwszy raz w ogóle się nie bawiłem, tak jak, nie wiem, no wcześniej. W poprzednich wersjach po prostu nie chciało mi się latać po tym Endzie. Wiem, że to jest wielki błąd, był wielki błąd, naprawdę, bo to tak łatwiej życie wcześniej, taka podróż, to nie wiem, z 15-20 minut mi trwała, a teraz to chyba... Tu jest wioska! Ominęłem wcześniej, jak tutaj latałem nad tą pustynią, bo szukałem wioski pustynnej. Okazuje się, że w tym miejscu jest wioska. Dobra, ale później sobie ją sprawdzę. Na... Rajd? Aha, tu się zacznie rajd, no dobra. No to w takim razie pomożemy tej wiosce w obronieniu się. Szkoda, bo tu nie ma żadnych, kurde, murków ani płotków. U siebie o to zadbałem, ale mam nadzieję, że się pochowają. No, z takim łukiem to... żaden problem, kilka villagerów zjechać. Gorzej jak się pokaże ten magik iluzjoner, czy jakoś tak. Z nim może być lekki problem. Jestem tym bestią, z bestią. Dobra, teraz gdzieś z tej strony. Dobra, ale druga fala poszła bez problemu. O, z tego co widzę, właśnie się pokazała bestia i jej naprawdę muszę się bać, ale tu się nie dostanie. Dobra. A jednak się dostało? Właśnie, kurde, bo je wiśniaków muszę pilnować, bo oni chyba jak wybiłem wiśniaków, to będzie po zabawie. Cholera jasna. A tutaj ich było dużo. Dobra, są dalej. Oni mi nie robią takie krzywdy właśnie jak te wiedźmy cholerne. Oj. Ale dopiera się do wiśniaków, niedobrze. Cholera jasna. Jakiś... aha, dobra. Wygrana, dobra. Powinna mi statuetka dropnąć. Tylko pytanie gdzie? Ale ja też nie mam nic na handel kompletnie. Zatem już wszystko praktycznie gotowe. Praktycznie, bo wziąłem kilka shulker boxów na kamień. Planuję naprawdę sporo już tego nakopać, jak już tam będę. Jeden z narzędziami. Tam tarczą i innymi pierdołami. Trochę chlebka. Wiaderko z wodą, bo to obowiązek. Obsydianu też troszkę, bo bym chciał sobie ten spałnik jaki mały zrobić w tym Endzie. No i teraz pójdziemy tylko po bacona. Aha, bo jak mam w podziemie. No dobra, no to pójdziemy na skróty. To nie był najlepszy pomysł. Tutaj jak widzicie, wykopałem całego członka, gdyż robię farmę slime'ów. Na pewno się przyda później do jakichś mechanizmów. Widziałem sobie tutaj mapy na dole. No i dobra, to szybko je wymortuję i biorę beacona i lecimy. Dobra, jest 5 perełek, to na luzie już starczy. Tylko pytanie, gdzie ten portal mnie prowadził później, bo wiem, że tutaj jest. Chyba w to miejsce. Ale tak czy siak, to już będzie o wiele bliżej niż lecieć tym całą odległość. Chociaż, kurde, ta wyspa jest nawet duża. Dobra, to niech będzie tu. I na środku postawimy bacona. Kurde, boję się, że te endermany mi to wszystko porozkradają. Ja naprawdę nie mam kompletnie żadnych surowców. Znaczy przepalonych, bo mam tu nieprzepalone, jak budowałem ten spawner z lejmów, ten chunk lejmowy. To wykopałem trochę tam żelaza, złota, no, diamentów, bieda, ale no żelaza i złota troszkę wykopałem, tylko musiałbym to przepalić. Nic to obuduję to jak najszybciej, tylko
będę mógł, jak to zbuduję, tym kamieniem, bo jego chyba nie mogą. Bałem się, że mi bacona zaojmą. Dobra, jeszcze nie kładę, bo naprawdę się boję, że mi tego bacona kradną. Najpierw to obuduję. No i dobra, to skończone. Kładziemy latarnię, ustawiamy hejsta dwójkę. Ja pierdzie. Zapomniałem kompletnie o czymś, żeby tutaj położyć. A nie mogę rozwalić żadnego z tych bloków, bo przestanie działać. No to brawa dla mnie. Dobra, to nic. No to szybkie cięcie. Idę do domu po jakieś żelazo, może ogarnę jakiś mieczyk bez fire aspektu. Kurde, bele, ginę, kurde, ginę! Teleportowałem się i z nienacka mnie zaatakowały. Chyba te dwa, co wcześniej zaatakowałem, bo się rzuciły na mnie. Masakra. Półtorej serduszka. Jaki leż ze mnie. Dobra, wracam do tego domku. Ale nawet w notarze mi jakiś Enderman słyszałem, jak już szedłem tym tunelem. Nie, że się popatrzyłem na niego, tylko nagle się teleportował, mnie prawie mi do lawy zapchnął. Nie wiem, co, czy to działa jakoś w taki sposób, że jak je tam morduje, to one się rzucają na mnie? Jakby z powodu, ale raz, no nic. I to jest przeginka. Ledwo co się teleportowałem do Endu i też się znów na mnie rzucają. O co chodzi? No więc miejmy nadzieję, że nie zginę podczas kopa. A patrzcie, kolejny agresywny. No, nie wiem naprawdę czego to jest wina, nie patrzę się kompletnie przeszmarzony na Endermany. Cały czas praktycznie patrzę się tylko na ziemię. Swoją drogą zalombistą maźwią. No to przystępujemy do kopania. Zatem skończyłem kopać. Ale z tego co zauważyłem, to chyba w ogóle na tym hejście dwójce nic mi to nie dało. Kompletnie nic. No, ale dobra, myślę, że sobie nakopałem jednego całego shulker boxa. Plus w drugim tam troszkę. Teraz bym się wybrał do tej twierdzy. I sobie ją skopał z tego fioletowego kamienia. Moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Co to? Bardzo ładnie wygląda i przyda się do dekoracji. Cholera. No to teraz to powiem, że odwaliłem ostro. Dobra, mam enderperły, ale cholera jasna, jak ja tam się szybko dostanę. Jak gdzieś tu elytro miałem. Pamiętam, gdzieś tu miałem elytro, tylko czy ja będę miał kurwa do proch. Ale fail. Ja tam miałem cały swój kwipunek najlepszy. Mam nadzieję, że elytro tam w środku nie miałem w szulkę boksie drugiej. Dobra, papier, są trzy komputery. Mam budulec, mam to. Dobra, to mi musi wystarczyć. Tylko proch, czy będę miał więcej proch, jakiś mieczek. Kurde mi... O, już jakiś Enderman. A nie, to ja tego... Kurde, przecież jak jest to co swojego Prota 4, to będę złamany. Tym bardziej, że ja to wszystko ganiałem i ekspiłem, kurde. Nie mam żadnej ekspierki zrobionej. Fajnie, że zrobiłeś fajerwerki. To ci pomoże w dotarciu do Endy. Szybko, bo tu są potwory. Dobra, zdążyłem, Jezu. Ale się przestraszyłem, ludzie. Grąży się udało, grąży zdążyłem. Bo naprawdę cały taki stocik zrobić bez ekspierki. Właśnie ekspierka będzie naszą rzecz, którą będę robił. No nic, dobra, to teraz bezpiecznie, derkiem w ręku, idę to na spokojnie kopać. A więc tak, sprawa wygląda w taki sposób, że mam tu dwa enderchesty pełne rzeczy z enda. Tutaj to wszystko usunę. I tutaj w tym miejscu wybuduję magazyn. Myślę, że zrobię po prostu takiego lekko zdobionego koloca i wstępnie to tam wszystko posortuję, więc no, robota.
Okej, także magazyn uważam za skończony, w sensie, że bloki i skrzynki, bo jeszcze nie sortowałem nic. Pozostaje tutaj jedynie RAM frame zrobić. Tak więc, no, idę wymordować jakiegoś krówek i zacznę sortowanie tutaj, więc coś źle postawiłem. Ta dziura wygląda bardzo ciekawie, ładna, taka duża. Dobrze, zatem magazyn zrobiony, wszystko ładnie posegregowane. Tam gdzie było zbyt dużo przedmiotów, użyłem shulker boxa i ładnie mi się to wszystko pomieściło. Jeszcze tutaj mam kilka wolnych skrzyneczek. Teraz to wygląda tak, że tu jest pusto, te łóżko tu przestawię, jakoś to ozdobię. No i na dole, tutaj gdzie mam barne expo z rybek, też poczyściłem te wszystkie skrzynki, bo miałem już gdzieś dotąd. Tutaj na dole zrobiłem taki śmietniczek z dwóch obserwatorów, podajnika czy tam dispensera, no i lake. No i jest to wszystko ładnie zrobione. Będę na razie kończył, a jutro zajmę się przerobieniem tego pomieszczenia. Wierzchnikowe wezmę skrócą i może zajmę się jakąś ekspiarką. W takim razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego pierwszego filmu. Zapraszam do konstruktywnej krytyki, bo na pewno to nie będzie idealne. No i żegnam Państwa.